Witam Państwa. To prawdziwy skandal, że sędziowie, którzy powinni przestrzegać prawa, tego prawa nie chcą przestrzegać i mając świadomość, że neo-KRS to nielegalny twór, próbują do niego kandydować. A więc nastąpiło to, co nastąpić powinno. Nastąpiło oczyszczenie. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia. A Państwa i moim gościem jest dziś sędzia Piotr Gonciarek, represjonowany sędzia Piotr Gonciarek. Panie sędzie, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i zapytam, na czym polega tak zwane oczyszczenie w szeregach Justitia? Wiem, że chodzi o to, że sędziowie, którzy mają świadomość tego, że neo-KRS to nielegalny twór, który istnieć nie powinien i tak chcą do niego kandydować, a co gorsza, chcieli się jeszcze podpisywać pod swoją postawą, między innymi Państwa logotypem, logotypem Stowarzyszenia Sędziów Niezależnych Justitia. To znaczy tak, dla precyzji chodzi tu o konkretnie oddział krakowski Stowarzyszenia Justitia. Takie decyzje były podejmowane przez inne oddziały, będzie podejmowana przez warszawski oddział. No chodzi o to, że jeżeli są tacy sędziowie, którzy popierali kandydatów do neo-KRS-u, bądź byli pełnomocnikami, którzy zgłaszali kandydaturę czy ją do neo-KRS-u, no to takie osoby no, w sposób oczywisty nie respektują zasad wartości justicji, czyli niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej i dla nich no, nie ma miejsca w naszym stowarzyszeniu. To jest zupełnie oczywiste. A te osoby zatajały to, że popierały tych sędziów? Czy to wyszło jakby w trakcie, już post factum, po jakimś czasie okazało się, że ci sędziowie, no, którzy uzurpowali sobie prawo do tego, by do państwa należeć, popierali tamte kandydatury, ale o tym głośno nie mówili, po prostu tuszowali tę sprawę? To znaczy, może nie tyle tuszowali, bo od kiedy ostatecznie władza ujawniła, politycy ujawnili te listy poparcia w tej neo-KRS pierwszej kadencji, jak pamiętamy, sędziemu Szyszynowi Kancelaria Sejmu odmówiła tego, sędziego zawieszono, a potem nagle no, odtajniamy to. Taka to była kolej rzeczy w roku 2020. No to teraz to już jest to dostępne. No, wiadomo, kto popierał kandydatów, członków neo-KRS-u poprzedniej kadencji, kto popierał obecnie. Te podpisy każdy sobie może zobaczyć. Listy poparcia są dostępne na stronie sejmowej. Także no, to jest proste do zweryfikowania. Panie sędzio, a czy fakt, że pan sędzia Dariusz Pawłyszcze, prywatnie partner pani sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej, notabene szefowej neo-KRS-u, jest też członkiem tej neo-KRS-u, to można dopatrywać się pewnego rodzaju nepotyzmu, awansowania poprzez względy prywatne, rodzinne? Oczywiście, że tak. I chciałem powiedzieć bardzo dużo takich przypadków, gdzie neo-KRS awansował ludzi według jakiegoś klucza rodzinnego, klucza powiązań jakichś właśnie takich partnerskich, małżeńskich. Było bardzo dużo. To nie jest jakiś przypadek. Co więcej, członkowie neo-KRS-u nawet się takie osoby powiązane rodzinne czy w inny sposób bliski bywało, nawet że się nie wyłączały z takich głosowań. No, pan Pawłyszczyk był dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat bardzo długo był w Ministerstwie Sprawiedliwości. Teraz został neosędzią w Sądzie Najwyższym. Czy osobą, która w ogóle tam nie ma prawa orzekać, znalazła się tak naprawdę nielegalnie. No, pani sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka też była członkinią państwa stowarzyszenia. Została ona wyrzucona i nagle jej poglądy, jak rozumiem, zmieniły się o 180 stopni. Z czego wynika taka niestabilność moralna tych osób? Po prostu są jak chorągiewka, jak wiatr zawieje polityczny, tak oni też no, idą w tym kierunku za pieniędzmi, za stanowiskami, za awansami. Chyba przecież nie o to chodzi w praworządnym kraju. Nie chcę tu się siedzieć na jakiegoś znawcy jakiejś psychiki czy światopoglądu pani Pawełczyk-Woickiej, ale trzeba na zjawisko spojrzeć szerzej. Otóż jest grupa sędziów, niestety jest taka grupa sędziów w Polsce, którzy no, poszli za głosem jakichś chorych ambicji, także myślę, element materialny który odegra rolę, czyli jest możliwość szybkiego awansu dzięki politykom, dzięki bliskim związkom ze Zbigniewem Ziobrą, dzięki pracy w ministerstwie, no dzięki właśnie takiemu pójściu na taki układ z politykami możemy bardzo szybko awansować. Możemy mieć wygodniejszą pracę, możemy zarabiać o wiele większe pieniądze. No, przykłady najbardziej reprezentatywne są w Warszawie, prawda? To jest pan Radzi, który z sędziego rejonowego stał się w ciągu kilku lat sędzią apelacyjnym, prawie nie orzekając w sądzie okręgowym, jest zastępcą rzecznika. Z tym się wiążą konkretne pieniądze i wiąże się awans.
Tak samo jest z głównym rzecznikiem dyscyplinarnym, bardzo mocno powiązany z ministrem sprawiedliwości, czyli Piotrem Schabem. Tak jest też niewątpliwie z panią Dagmarą Pawełczyk-Wolicką, czyli przewodniczącą Neokarysu. Niestety tacy sędziowie się znaleźli, no, którzy się kompromitują tym, że przymykają oczy na bezprawie, idą na skróty, no po to, żeby właśnie, żeby awansować w hierarchii, to za próżność mieć tytuł sędziego wyższego sądu i żeby mieć większe pieniądze. Trzeba bardzo jasno o tym mówić. Te awanse wiążą się z większymi zarobkami. A czy pan, panie sędzio, jeszcze w ogóle jest zdziwiony? Czy pana szukują takie analogie, jak między innymi Łukasz Piebiak, sędzia Łukasz Piebiak, jest też sędzia Jakub Iwaniec, którzy dziwnym trafem we wszystkich aferach się przewijają, w tym również w aferze hejterskiej. Dlaczego tylko garstka nazwisk spośród 10 tysięcy sędziów w Polsce jest zaangażowana właśnie w większość skandali, afer, a później próbuje orzekać, umoralniać społeczeństwo, mimo tego, że no, sama raczej dobrym przykładem na to, jak prawa przestrzegać, nie są te osoby. Te dwa nazwiska są nazwiskami symbolicznymi. No, rola obu tych panów w aferze hejterskiej jest niewyjaśniona. Niewyjaśniona w sensie procesowym przez organy państwa, bo prokuratorskie śledztwo się ślimaczy i prokuratura tak naprawdę udaje, że coś robi. Jeśli chodzi o pana Piebiaka, to tak naprawdę już go, no formalnie on ma status sędziego, ale de facto tym sędzią nie jest, bo od roku 2016 kiedy pan Piebiak poszedł w politykę, został wiceministrem, on nie orzeka. Ten człowiek od roku 2016, czyli już w zasadzie 7 lat nie orzeka. Teraz się realizuje naukowo w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, a na salę sądową nie chodzi. To, że to jest nierozliczone sprawa tych panów, to jest skandal. No, miarą tego, jak ta władza patrzy na jakich ludzi promuje, no jest to, że pan sędzia Iwaniec został zastępcą rzecznika, zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, czyli ten człowiek, bardzo notabene aktywny na mediach społecznościowych, zamieszcza tam różne dziwne wpisy, często treści, które nie przystoi sędziom zamieszczać, że taki człowiek jest kimś, kto ma pilnować, stać na straży przestrzegania etyki i prawa przez innych sędziów. To jest sytuacja skandaliczna, że ta afera hejterska do dzisiaj jest niewyjaśniona. A z czego, panie sędzio, wynika to, że te osoby, które zostały słusznie wykluczone z państwa stowarzyszenia, ponieważ no, popierały pewne nielegalne działania, poczytują sobie tę racjonalną decyzję jako pewnego rodzaju akt zemsty? Oni próbują teraz zrobić siebie ofiarę publicznie, czy jakoś uderzyć państwa struktury taką narracją? Ja myślę, że tu jest taki cel dwojaki. No, rzekomo to mają być represje, prawda? Jestem w stowarzyszeniu, którego ideałów nie podzielam, bo wybieram inną drogę. Nie mam takiej możliwości, że sam rezygnuję, tylko tkwię tam i potem się obnoszę, że jaka to mi się krzywda stała. Czy takie jakby stworzenie takiego zamętu i takiej narracji, że prawda, jedni byli represjonowani, jak Tuleja, już Czyszyn czy Czerek, przez a nigdy nie byli. Opresyjny system polityczny, tak, przez nielegalny pseudosąd zawieszani, a my jesteśmy represjonowani, bo nas się wyrzuca ze stowarzyszenia. No więc to jest bzdura oczywiście, to jest taka fałszywa narracja. Ale jest, myślę, że jest też jakiś drugi element. Tacy ludzie tkwią, czy tacy trochę uśpieni w tym stowarzyszeniu, bo może mają nadzieję, że kiedyś, nie wiem, przejmą kontrolę, będą mieli wpływ. To jest dla nich wygodne. Nie zgadzam się z tym stowarzyszeniem, ale mam coś pod kontrolą, dostaję jakieś informacje, jestem wewnątrz, czyli no, mogę jakoś wpływać, mam lepszą wiedzę. No to jest oczywiste, że tak jak miejscem dla mnie, czy dla innych niezależnych sędziów nie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, bo żaden uczciwy człowiek, sędzia nie powinien pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości, tak dla sędziów, którzy wyznają taką wizję sądów jak Zbigniew Ziobro i jego załóżnicy, no to nie jest, nie ma miejsca w stowarzyszeniu, do którego należy 1/3 sędziów polskich, to jest za główny cel poczytuje sobie obronę niezależności sędziów i sądów i niezależności sędziowskiej. Panie sędzio, a czy państwo macie może jakieś informacje, doniesienia, co bo wiadomo, że jeden z tych sędziów odwołanych w Krakowie na zebraniu stawił się i wiemy też, że rzekomo zabrał głos. Gdy pytałem go o to, co mówił, powiedział, że nie będzie tego komentował. Natomiast może pan wie, czy ten sędzia chciał się jakoś usprawiedliwiać, walczyć o swoją pozycję, może próbował grozić innym niezależnym i sędziom. Jak to wyglądało? Pan coś o tym wie? Ja tutaj nie mogę nic powiedzieć, chcę tylko podkreślić, że ja jestem sędzią z Warszawy, jestem wiceprezesem warszawskiego oddziału. No to była, to się działo na zebraniu krakowskiego oddziału, więc nie było mi tam, no nie mam takiej wiedzy, więc nie mogę tutaj komentować. Panie sędzio, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę dnia. Państwa i moim gościem dziś był sędzia represjonowany również ze Stowarzyszenia Sędziów Niezależnych Justitia, sędzia Piotr Gonciarek. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. I Państwu też pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę dnia, pierwsze jej wydanie. W drugim wydaniu naszego programu dziś również rozmowa, ale w studio z sędzią na nieco inne tematy, ale też te krążące na orbicie prawnej. Więc zapraszam serdecznie do komentowania i do udostępniania naszych rozmów dnia widzów, którzy nas oglądają na Facebooku lub na YouTubie. Tam także jesteśmy. Państwa sprzed telewizorów także do internetu zapraszam, bo dzięki temu możemy my rozmawiać, a także mogą Państwo zadawać pytania za naszym pośrednictwem, naszym gościniom i gościom, do czego zachęcamy. Taka możliwość jest w polu w komentarzach pod każdym z naszych programów. Mówię oczywiście o rozmowie dnia. Jest też e-mail adam.bysiek@news24.tv.pl. Tam mogą Państwo pytania wysyłać. Jest już ich trochę na dzisiaj, więc do tego zapraszam i o to do Państwa apeluję. Dziękuję za teraz, a my widzimy się po godzinie 15:10 również w tym studio. Kolejna rozmowa dnia na antenie News24. Do zobaczenia.